Profil Technik Transportu Kolejowego w radomskim ZTZ funkcjonuje od 2014 roku, dlatego też Święto Kolejarza obchodzone jest w placówce corocznie. Niewątpliwie zawód technik transportu kolejowego jest zawodem deficytowym. Dzisiaj wiemy, że potrzeba na kolei pracowników wykształconych z pasją, z energią, ale też, którzy będą kontynuować ten etos służby na kolei. Radomska szkoła wyposażona jest w duże zaplecze praktyczne. Na terenie placówki znajduje się m.in. symulator kabiny maszynisty. Tam uczniowie mogą podejmować działania, które są związane z tworzeniem sytuacji dotyczącej prowadzenia pociągu w warunkach symulacji, ale odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje podczas kierowania pociągiem. Placówka uczestniczy także w projekcie pod nazwą Akademia Kształcenia Kadr Kolejowych. Jest to szeroki program, nie ma jakby granic. Wszyscy, którzy spełniają kryteria, będą mogli w nim uczestniczyć. Szkolenia będą się odbywać w szkołach średnich w Polsce, które uczą na kierunkach technik transportu kolejowego, czyli związanymi z branżą kolejową. Obecnie na terenie ZTZ na kierunku technik transportu kolejowego kształci się ponad 60 uczniów. Piątek czy niedziela trzeba pracować i trzeba jeździć po nocach na przykład w trudnych warunkach. Ale praca jest, mimo że jest trudna, to jest przyjemna. Myślę, że pójdę albo na maszynistę, albo na dyżurnym ruchu. Branża kolejowa to nadal zawód z przyszłością. Wyzwania, jakie są teraz przed koleją, ten rozwój technologii, rozwój teleinformatyki, tabor, jakim zaczynamy dysponować w Polsce, jest tak stosunkowo rozwojowy, że młody człowiek na pewno będzie miał czego szukać na kolei. W trakcie uroczystości przedstawiony został krótki rys historyczny szkoły i kolei, a także wręczone zostały odznaki osobom zasłużonym dla placówki. Ponadto uczniowie zaprezentowali także musztrę paradną.